Witam serdecznie. Poganiamy razem z wami w dniu dzisiejszym. Powiem tak, no dobrze nie jest. Coś tam co jakiś czas pada i to wszystko z tych młodych. O, tu nawet jeszcze taki siedzi smutny. Ze 2-3 jasne już widziałem gruchają. Oczywiście 2-3 jasne też padły. W gołębniku zostało już takich małych, co jeszcze. To jest chyba 31 tutaj. Znaczy 25 jest tu. No, trzeba będzie zaraz posprzątać. Jeśli na taką drugą zmianę, to będę miał czas. O, takie bystre. Chodzić się nie chce, najlepiej to jeść i leżeć. No to znaczy poszły we mnie, bo ja też lubię jeść, leżeć. No i tam coś innego jeszcze porobić, ale to już inna sprawa. Ale poszły w pana. Wczoraj puszczałem takie dwa, dostałem od koleżki. Czepelkę z Budapesztem żółtym. Same się tutaj u mnie wparzyły. Były 3 dni pod kratą. Wczoraj poszły obydwa. Myślałem, że już nie wrócą, a mówię, ze 2 godziny ich nie było. Dzisiaj już będziemy je normalnie pędzić. O, siedzi tutaj taki bez moich znaków. To jest on. A ona ma zielone znaczki. O, jest obok. Widzicie? Żeby później nie być gołosłownym, to na następnym filmiku postaram się je nagrać. A dzisiaj, no, będą musiały sobie chodzić. No, tym chodzeniem to bym jeszcze też nie szalał. Tu gołębniczek jest już też pusty. Tu zostały tam praktycznie 6 sztuk. 2, 4, 5, 6. A, i tu jeszcze 2. Czyli 8 młodych. Co z tych młodych jest? Trzeba będzie jechać locik jakiś kupić. Oczywiście jak się przerzedzi, bo ja mam gołębniki 2 na jakieś 140-150 gołębi. No i tyle jest, może troszeczkę więcej. Zobaczymy to tam u sąsiada. Sąsiad, tak rozmawialiśmy trochę, to ma chęć jutro uchylić. No ma tam już naprawdę grubo. Codziennie wożą. Co prawda zbieranina, bo ten dał 5, tamten 7, tamten 15, ten 20. I piszki starsze. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No zbieranina to zbieranina. To zawsze jest to, że to nie było chyba jeszcze gonione. Chociaż ja też miałem z 3 lotów i dalej nie chodzą. O tak. A naprawdę staram się, dostają jęk, dostają elektrolity, tak jak Belgasol, naprawdę nie jest im nic żałowane. A one i tak padają, chodzić się nie chce. Zaraz zobaczycie zresztą sam. Bura! Zaraz szmatę trzeba wziąć do ręki, bo one bez szmaty to takie ciężkie do rozum mają. Bęteczka jeszcze nie połamana, bo co powiem szczerze, nie było alkoholu. Będzie alkohol, będzie połamana, to gwarantuję. Bo to w parze nie idzie. Zobaczcie, ile jeszcze nie chcę latać. Nie to, że ja chowam je. Po prostu biję i proszę, do budy tylko by wchodziły. Tam już jajek naprawdę nie ma. Rozwiedzieliście zresztą, już nawet jednej miski nie ma. Wszystko już pomyte. Ostatnie tu leżą. Też pomyte, tylko pochować. Tak to wygląda. Później zobaczymy, czy będzie ten czepel z Budapeszt. No i one wszystkie są, dopóki sąsiad jeszcze nie gania. Później będzie jak to w życiu. Będą odpadać. O, proszę, można je tłuc to. Nic to nie daje. Wiem, że to nie czas, ale teraz muszę pędzić, bo kiedy będę pędził? Nauka idzie cały czas.
O, gwizdka od żony nie wziąłem. Wetruś. Nie wiem, to może być w górze ze 120. Siema, Bodziu. Siema. Co, jutro puszczamy? Bo ja trenuję. Dobrze. Dobra. Tak to wygląda. Nie, że nie wygląda to jak najgorzej. Chociaż tego nieba pojedynki. Dobra. Przemiąchane teraz. Papu. No. A dziady siedzą. No, ale mają obiecane, że to co nie będzie chodziło wór, no nie humanitarnie, w klateczkę i będą puszczane. Także muszą być noszone, bo ja nie będę karmił darmo zjadł. Tam 5-6, a ludzie po dole, to nie ma sprawy. Ale nie 50, 60. Dobra, nie lubię marudzić jak zwykle. Jutro jadę do chaty wariata, to jak będzie miał sporo młodych, to jakiś filmik też parominutowy nagramy. No i oczywiście jak sąsiad będzie puszczał, to też coś wam nagram. Mam nadzieję, że nie będę miał czasu na nagrywanie, bo kołyski by to trzeszczały. Tylko kosze jak u niego będą trzeszczały. Kołysek nie ma, ale ma kratę. No ale mówi, że będzie siatka. Zobaczymy. Dobra. Trzymajcie się na razie, pozdrawiam, cześć.